Pilcach życie płynie jak dawniej. Nikt nie myśli jeszcze o przeprowadzkach. Teraz ważniejsze są żniwa. Cię będzie zbierać i siać jeszcze, bo jeszcze tak jak mnie, to nic nie zapłacili i nie wiem, kiedy zapłacę. Zapłacę podatki, ubezpieczenie budynków, wszystko. A żebym się zapisał na domek, to ani grosza nie dostał jeszcze. I mówią, że pieniędzy nie mają. Pilczanie mieli do wyboru zamienić swoje gospodarstwa na domy wybudowane przez Szwedów w Kamieńcu Ząbkowickim lub sprzedać je państwu, a za te pieniądze osiedlić się gdziekolwiek. Ja kupiłem i remontuję. Pasowałoby mi jeszcze z miesiąc dłużej, bo tak, tam się remontuje, tu trzeba zbierać plony i tam przewozić, nie? Może pójdą na rękę dlatego, że to co to i tak nie robią i tak, nie? No to co to miesiąc czasu wydłużyć, to nic nie jest. Teraz czekamy, żeby nam wypłacili, to tam byśmy sobie zapłacili, bo my dom za dom. Bo to, co my weźmiemy, no to tam zapłacimy. I zostajemy normalnie, no ale tam jakoś by przeżył. Dzieci są, to tam jakoś się tego pomogło i będzie, nie? No ale no nie ma, no pieniędzy nie ma, niczego i dalej siedzimy. To jest moja własność, ja zostawię i pójdę do drugiego, no, który jeszcze nie jest mój przepisany, nie jest mój dom. No nie wiem jak w tej chwili. Byłoby najlepiej, gdyby przekazali nam pieniądze i przepisali nam tamte domy. Żeby zaadaptować górę w tamtym domku szwedzkim, też musimy mieć pieniążki, no a nie mamy na to. Większość Pilczan to rolnicy. Przeprowadzka do miasta może utrudnić utrzymanie i uprawianie pola, a to oznacza utratę rolniczej emerytury. Ja płacę składkę emerytalną i muszę coś znaleźć sobie na wiosnę, żeby później rentę mieć. A jak pójdę na domek, to nie będę miał renty, bo z czego składki będę płacił, jak pola nie będę miał. W Pilcach żyje obecnie ponad 50 rodzin. Ich domy w większości zostały wycenione na 100-150 tysięcy złotych. To jest mniej więcej tyle, ile kosztują domki szwedzkie. Nieoficjalnie wiadomo, że państwu potrzeba od 4 do 7 milionów złotych na wykup domów i przygotowanie terenu pod zbiornik retencyjny.